I Dot Baby był przedstawicielem nowej fali Drillu z Nowego Jorku. Jako reprezentant sceny z Harlemu wnosił on lokalną scenę na wyższy poziom. Był on ambitny i chciał wchodzić coraz wyżej i wyżej. Jakby nie patrzeć, miał ku temu ogromny potencjał. Niestety, wszystko skończyło się pewnego tragicznego dnia. Dziś opowiem wam co nieco o tym raperze, którego zdecydowanie straciliśmy zbyt szybko. Idot Baby urodził się jako Edward Johnson 6 lutego 2005 roku w Nowym Jorku w dzielnicy Bronx, jednak w młodym wieku przeniósł się do Harlemu. Jego mama nazywała się Tania Gabriel i była fryzjerką. Jego ojciec miał na imię Vincent. Edward miał trójkę rodzeństwa i był on najmłodszym dzieckiem. Edward miał trójkę rodzeństwa i był on najmłodszym dzieckiem, miał siostry Tiffany oraz Luis i brata Jordana. Idot widocznie ma dobre wspomnienia związane ze swoim rodzeństwem, bo w dniu swoich ósmych urodzin musiał zdecydować, z którym z nich spędzi dzień, i była to jedna z najcięższych decyzji dla niego. Grał on w koszkółkę i baseball, a w późniejszym czasie uczęszczał do Community Health Academy of the Heights. Szkoła ta była określana jako Mind School, czyli takie nasze gimnazjum. Pewnego dnia przyniósł on do szkoły zioło i zapach marihuany było czuć w całej szkole. Spanikowany Idot chodził po całej placówce, chcąc temu zaradzić, ale jedynie rozprzestrzeniał smród bardziej. Oczywiście Idot jako dziecko z biednej dzielnicy pakował się w kłopoty. Był aresztowany za przestępstwa takie jak rabunki, napaści i inne mniejsze występki. Dorastał on w sąsiedztwie Sugar Hill i Claymore Gang Hawaii. Zaczął rapować w wieku 15 lat ze swoimi znajomymi. Na początku dla zabawy, ale okazało się, że idzie mu to dobrze, więc zaczął robić to bardziej na serio i w końcu trafił do lokalnego studia muzycznego. 10 kwietnia 2020 roku wrócił on trak Ready for War, który został odebrany dobrze i dawał Ilotowi fame. Robił on kolaby z raperami takimi jak Shaik czy Blockwork i warto dodać, że cała ta ekipa trzymała się razem do momentu, a rzekomo Blockwork nakapował na ich wspólnego ziemalakima. Blockwork się tego wyparł, ale ekipa się rozpadła. Ponadto O.I. zaczęło mieć spinę z D.O.A. a idot e Zaczął zbliżać się do RPT Ditenga, Notiego i Diosamy. IDOT e zaczął wybijać się bardziej dzięki trackom takim jak Different Sheet czy Warcry. W grudniu 2020 roku wrzucił on swoją debiutancką epkę pod nazwą Baby in the Game. Potem kontynuował on swoją pracę aż 18 marca 2022 roku wrzucił on swój debiutancki album pod nazwą I e With The Dad. 30 września tego samego roku opublikował on swój drugi album pod nazwą You Started I Finish. Kariera siedemnastolatka rosła i rosła. On sam w tym okresie mówił o chęci wejścia do mainstreamu, a nawet krążyły plotki, że faktycznie jakiś duży label chce go podpisać. Wszystkie te plany legły w gruzach. 3 listopada 2022 roku, kiedy to młody raper został znaleziony nieprzytomny w swoim apartamencie z raną po głowy zabrano go do szpitala, ale zbyt wiele nie można było zrobić. Stwierdzono zgon nastolatka. Przyczyny zgonu rapera nie są jasne. Jedną z głównych test jest to, że Ilot Baby po prostu sam odebrał sobie życie. Wielu zadawało sobie pytanie, dlaczego miałby to zrobić, skoro się wybija, a jego muzyka osiąga w tak młodym wieku wyniki. Należy pamiętać, że depresja nie oszczędza nikogo i mógł to po prostu sobie zrobić sam, mimo tych wszystkich osiągnięć, no bo mógł sobie nie radzić sam ze sobą, no więc odebranie sobie życia nie jest wcale takie niemożliwe w jego przypadku, jednak druga ta zamówi że to jego dziewczyna go zastrzeliła, a potem obrabowała i upozorowała całe zdarzenie. Jak na razie żadna z hipotez nie została obalona. Tak czy inaczej, uważam, że strata Ildopiebiego jest ogromna i naprawdę będzie go brakować na scenie. Okej, okay. i to już by było na tyle w tym odcinku. Ja się już z Wami żegnam. Jeśli odcinek się Wam podobał. To dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego Instagrama, na mój anglojęzyczny kanał, na mojego Discorda, na grupę Drillownia. Wszystkie linki macie w opisie, a tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, siemaneczko i cześć!